Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję histerycznego blędzenia. Uwaga, uwaga! Na arenie dziejów pojawiają się Słowianie. Nasi bezpośredni przodkowie. Skąd się w ogóle wzięli Słowianie? Musicie wiedzieć, że historycy w zasadzie do dnia dzisiejszego toczą dosyć mocny spór na temat, skąd ci Słowianie na terenach Europy Środkowo-Wschodniej się wzięli. No nie będziemy tego sporu tak jakoś tutaj mocno akcentować. Dość powiedzieć, że największa grupa historyków uważa, że około VI wieku naszej ery Słowianie przybyli na tereny Europy Środkowo-Wschodniej, jeszcze gdzieś bardziej tam dalej ze wschodu. Możliwe, że takimi pierwotnymi siedzibami Słowian były tereny leżące na dzisiejszej Ukrainie, czy też Białorusi, czy i tutaj, i tutaj. Możliwe, że jeszcze gdzieś dalej na wschód. No, giną tutaj te informacje w pomrokach dziejów. Nie mamy na ten temat żadnych konkretnych danych. W zasadzie cała nasza wiedza bazuje na wykopaliskach archeologicznych. Dlaczego oni się tutaj pojawili? Ano, z prostej przyczyny. Odeszli z tych terenów Germanie. Odeszli, odpłynęli na zachód. Pojawiła się tak zwana pustka osadnicza, czyli można było te tereny zająć, zaludnić. Słowianie dojdą w swojej ekspansji ze wschodu aż do rzeki Łaby na zachodzie. Dojdą również na Bałkany na południu. I oczywiście zostaną też w swoich pierwotnych siedzibach, rozprzestrzeniając się jeszcze bardziej gdzieś tam, prawda, na wschód, na południe. W zasadzie znaczne tereny Europy Środkowo-Wschodniej zostaną przez nich opanowane. Słowianie, którzy poszli na południe, bardzo szybko stali się poddanymi wojowniczych Awarów, którzy to Awarowie podporządkują sobie tych Słowian, będą ich tam zmuszać do płacenia sporych danin, służby w wojsku i tak dalej. Wolność tym Słowianom przyniosą Bizantyjczycy, no i w konsekwencji później również i Karol Wielki, którzy rozbiją te wojownicze ludy awarskie i około 8-9 wieku Słowianie południowi będą sobie już sami o sobie stanowić. Mamy na samym początku taki właśnie bardzo wyraźny podział między tymi Słowianami, czyli mamy Słowian zachodnich, do których będą należeć też plemiona polskie, plemiona czeskie i plemiona nieistniejących już dzisiaj Słowian połabskich, czy też istniejących w bardzo niewielkim stopniu. Do Słowian wschodnich będziemy zaliczać wszystkie plemiona ruskie, natomiast Słowianie południowi to właśnie głównie mieszkańcy Półwyspu Bałkańskiego, zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Wszystkie te ludy, tak sobie pozwolę je skrótowo nazwać, terenów byłej Jugosławii, no i nie tylko. Od tych ludów Słowian południowych odetną, można powiedzieć, tą łączność z tymi pozostałymi Słowianami odetną Węgrzy, którzy tam gdzieś w 9-10 wieku się pojawią. Między Słowianami, między tymi wszystkimi grupami Słowian istnieje bardzo duża łączność kulturowa. Ona oczywiście będzie się stopniowo różnicować pod wpływem sąsiedztwa, czyli bardzo takiego wysoko rozwiniętego sąsiedztwa. Słowianie zachodni będą coraz bardziej podlegać kulturze łacińskiej Europy Zachodniej, natomiast Słowianie wschodni, jak i Słowianie południowi, będą coraz bardziej podlegać bardzo wysoko rozwiniętej kulturze Bizancjum. Oczywiście kultura tych Węgrów tam jeszcze ma swoje 3 grosze, kultura Normanów, Wikingów będzie miała swoje 3 grosze, tam te wpływy będą bardzo, bardzo mocne. Ale do tego momentu ta wspólnota kulturowa różnych tych grup Słowian jest bardzo widoczna, co zresztą do dzisiejszego dnia funkcjonuje i w języku, i w jakichś, prawda, legendarnych podaniach, jakichś wspólnych prapoczątków. Ja myślę, to są w miarę znane rzeczy. W religii, prawda, czyli do czasu, kiedy chrześcijaństwo
wśród Słowian się nie zadomowi. Ta religia również jest praktycznie taka sama. Ona będzie oparta o kult sił przyrody, jak w tych wszystkich pierwotnych ludach. I co warto podkreślić, jest najmniej znaną religią Europy. Tą najmniej znaną pogańską religią Europy. Czyli w zasadzie również mamy tutaj brak jakichkolwiek większych danych. Słowianie obdarzają wielkim kultem poszczególne drzewa, kamienie, rzeki, góry, prawda? Czyli te takie siły przyrody. Wiemy, że składali ofiary. Wiemy również, że wyróżniali różne bóstwa. Takim bogiem najważniejszym był sam Perun, bóg słońca i ognia, przez Słowian zachodnik zwany Swarogiem. Prawda? To jest dokładnie to samo. Słowianie będą dzielić się na plemiona, czyli już o tym wspomniałem, ale te wielkie grupy Słowian południowych, zachodnich, wschodnich nie tworzą jakichś jednolitych organizmów państwowych, przynajmniej na początku. Dzielą się jeszcze wewnątrz na plemiona. W tych plemionach najwięcej do powiedzenia ma tak zwany wiec. Wiec, czyli po prostu zgromadzenie całej wolnej ludności, wojowników zazwyczaj, to oni będą na tych wiecach mieli najwięcej do powiedzenia. Inna nazwa takiej formy rządów, która nie jest niczym wyjątkowym, ona w tych pierwotnych ludach występowała bardzo powszechnie, jest to po prostu demokracja plemienna, tak to nazywamy. Nie? Tam oczywiście byli jacyś wodzowie, byli jacyś miejscowi królowie, ale najważniejszą rolę w życiu takiego plemienia ma oczywiście wiec. Skupmy się troszeczkę na pierwszych państwach, które Słowianie stworzą, albo które na terenach opanowanych przez Słowian zostaną stworzone i gdzieś możemy coś o nich w tych pomrokach dziejów się dowiedzieć. Zdecydowanie pierwszym, najwcześniejszym państwem, którym ponad wszelką wątpliwość stworzyli Słowianie, było państwo Samona. Sam Samon Słowianinem nie był, był frankijskim kupcem, który podróżując u tych Słowian się pojawił i podczas powstania jednego z takich buntów przeciwko Awarom objął dowodzenie armią Słowian i odniósł znaczące sukcesy. Słowianie w następstwie jego sukcesów wybrali go na swojego króla. Miało to miejsce około roku 623. Błyskawiczna, błyskotliwa kariera kupca, właśnie z takiego podróżnika, byśmy powiedzieli, nie? Z handlarza stał się królem. Państwo znamy w zasadzie tylko i wyłącznie z kronik frankijskich, które to opisywały działalność Samona, ponieważ ten Samon, będąc Frankiem, bardzo często tych swoich pobratymców napadał za pomocą tych swoich Słowian, prawda? Czyli to państwo tego Samona jest dosyć takie agresywne, wojownicze. Wyzwoliwszy się spod władzy Awarów, będzie tutaj bardzo mocno swoich sąsiadów nękało. Gdzie ono w ogóle było, to państwo? No i tu zaczynają się schody, prawda? Bo to nie jest państwo w takim znaczeniu współczesnym, a nawet w takim znaczeniu, jak tworzyli to Germanie. Tak do końca nie wiemy w zasadzie nic o ustroju tego państwa, o jakiejś formie rządów. No wiemy, że było, prawda? Wiemy, że było, że około tego 623 roku powstało. Natomiast gdzie dokładnie leżało? No gdzieś na terenach, powiedzmy, Czech i Austrii, no tak by chyba należało to najbardziej precyzyjnie umiejscowić. Ale ani wielkości tego państwa nie jesteśmy w stanie zlokalizować, ani dokładnego zasięgu, dokładnych granic. Zresztą już w roku 660, po śmierci samego Samona, państwo się rozpadło. Czyli Samon nie zdołał stworzyć jakiegoś trwałego organizmu państwowego, ale zalążki państwowości zostały zasiane. Czyli na terenach Czech te zalążki gdzieś tam zostały zasiane. Kolejnym państwem, już rodzimym, w pełni rodzimym państwem słowiańskim, jest państwo wielkomorawskie.
Jest to początek IX wieku, tereny właśnie Moraw i Czech, plus później podporządkowane tereny Śląska, Małopolski, jak niektórzy uważają, czy też, no nie wiemy, czy były podbite, czy tylko w jakiś sposób podporządkowane, plus tereny południa, można powiedzieć, tam tereny, na które przypłyną za chwilę Węgrzy, naddunajskie, te wielkie równiny. Gdzieś tam też lokujemy państwo wielkomorawskie. Sławni władcy tego państwa, Mojmir, Rościsław, Świętopełk, to są też tacy wojowniczy królowie, którzy będą to państwo powiększać. Zresztą na samym początku jest to państwo uzależnione od Karolingów, od monarchii karolińskiej. Później zrzuci tą zależność, nie będą już tych trybutów płacić. Niektórzy historycy uważają, że tu powinniśmy jakąś taką łączność dostrzegać między państwem Samona a państwem wielkomorawskim. Jakoby państwo wielkomorawskie było formą taką spadkową po tym państwie Samona. No jednakże odległość w czasie dzieląca te dwa państwa jest stosunkowo duża. No i żadnych potwierdzonych danych na ten temat nie ma, żeby to była jakaś tam kontynuacja. Za duża jest ta luka po prostu między tym Samonem a tym państwem wielkomorawskim. Państwo wielkomorawskie, początek IX wieku. Państwo Samona, połowa VII, prawda? Dosyć duży okres czasu, żeby tak po prostu mówić o kontynuacji bez żadnych danych na ten temat. Tylko i wyłącznie terytorium. Możliwym jest, nawet byłoby to takie przekonywujące, że właśnie tak jak wspomniałem, te zalążki tej państwowości zasiane tam przez tego Samona, one tam gdzieś drzemią, prawda? Może nie mają bezpośredniej kontynuacji, ale gdzieś tam sobie drzemią. Państwo wielkomorawskie przyjmuje chrześcijaństwo od Franków i tutaj będzie obserwowalny dosyć szybki zwrot w tej polityce religijnej, ponieważ księża, którzy przybywają z terenów wschodniofrankijskich, bawią się bardzo mocno w politykę, angażują się bardzo mocno w politykę i starają się jakby wzmocnić władzę Karolingów tutaj na terenie państwa wielkomorawskiego. No, to się nie podoba władcom Wielkich Moraw, że ci księża w tą politykę tak mocno się bawią, tak mocno się angażują. No, zresztą temat taki dosyć współczesny, można by było również i powiedzieć, prawda? Bynajmniej następuje nam zwrot, dosyć zaskakujący zwrot. Ano, w 862 roku Morawianie zapraszają do swojego państwa z terenów Bizancjum dwóch misjonarzy. Sławnego Cyryla, a w zasadzie Konstantego, bo to ten Cyryl to takie imię, które przybrał później, i Metodego. Dwóch braci, rodzonych braci i dwóch misjonarzy Słowian. Wielkomorawianie mają nadzieję, że ten nowy kierunek pozwoli troszeczkę uniezależnić się od tych księży i od tej całej organizacji łacińskiej, którą ci księża starają się tam narzucić, i od tej władzy Karolingów, która przez tych księży jest cały czas podkreślana i wzmacniana. Konstanty i Metody są znani z tego, że byli wielkimi zwolennikami liturgii w języku słowiańskim. Zwolennikami języka słowiańskiego. Oczywiście, no, ktoś powie, no, dzisiaj no, nie ma w tym nic zaskakującego, natomiast wtedy, pamiętajcie, w liturgii i w kościele używano tylko i wyłącznie dwóch języków, czyli na zachodzie jest to łacina, na wschodzie jest to greka i uważa się za wielkie heretyckie odstępstwo w ogóle prowadzenie liturgii, jakichkolwiek zapisów, czy czytania Pisma Świętego w jakimkolwiek inny sposób, w jakimkolwiek innym języku. Konstanty i Metody, nic się tym nie przejmując, przystępują do pracy stworzenia nowego alfabetu. Będzie to głagolica, sławny alfabet oparty o litery greckie, ale oddający słowiańskie dźwięki. Czyli nowa forma zapisu, by tym Słowianom było po prostu łatwiej tą religię przyswoić. Taką, no sama głagolica nie przetrwa zbyt długo, ale takim, warto tutaj napomnieć, że takim następcą alfabetu
glagolicy będzie cyrylica, również stworzona przez Konstantego, no od jego drugiego imienia, od Cyryla, prawda? I cyrylica, przepraszam, jest już obecna w liturgii prawosławnej w zasadzie do dnia dzisiejszego. Stworzenie nowego obrządku, nowego języka w liturgii oczywiście budzi wielki sprzeciw Kościoła, wielki sprzeciw biskupów. I w 868 roku sprawa języka liturgicznego, nowego języka Słowian w liturgii trafia do papieża. Hadrian II, który jest wtedy papieżem, wyobraźcie sobie, zatwierdził tą liturgię. Zresztą był bardzo przychylny tej działalności Cyryla Metodego, pomimo że reprezentowali oni konkurencyjną wersję chrześcijaństwa ze wschodu. Ale potrafił się ten papież ponad to wszystko wzbić i tą liturgię Słowian zatwierdził. Oczywiście kolejny papież już ją potępił, także to tam na wiele się nie zdało, prawda? Ale takie zaznaczenie w historii mamy. Niemniej jednak państwo wielkomorawskie też zbyt długo nie przetrwało, bo pojawiają się nam Węgrzy. Pojawiają się tu w przełomie IX-X wieku Węgrzy. Najazdy węgierskie kładą kres istnienia państwu wielkomorawskiemu. Niszczą w podstawach całkowicie to państwo. Jednakże tu już możemy mówić o pewnych spadkobiercach, o pewnej łączności, ponieważ na gruzach państwa wielkomorawskiego wyrośnie kolejne słowiańskie państwo, a mianowicie Czechy. Państwo czeskie, rządzone przez rodzinę Przemyślidów, ponieważ ten pierwszy ich taki niemalże półmityczny założyciel to był Przemysł, prawda? Z okolic Pragi jednoczą te plemiona czeskie, dokonując podbojów, można powiedzieć, znowu w jednym ręku łączą bardzo podobne ziemie jak wcześniej państwo wielkomorawskie. Warto wspomnieć, że Czesi od samego początku są chrześcijanami, ponieważ to chrześcijaństwo przyjęte wcześniej przez państwo wielkomorawskie na tych terenach cały czas jest obecne. Czechów zmusi do uległości Otton I, o którym żeśmy już tutaj słyszeli, zmusi ich do, no nie że ich podbije, prawda, zmusi ich po prostu do uznania swojej zwierzchności, do płacenia trybutu cesarzowi. To były takie zwierzchności dosyć iluzoryczne, ale jednak były, prawda. Niesamowicie ważną postacią w historii Czech jest święty Wacław, czyli pierwszy święty. W ogóle ci pierwsi święci w tych państwach będą bardzo istotni dla budowania pewnej tożsamości państwowej. Posiadanie takiego świętego jest dosyć cenne z różnych powodów, prawda, z różnych względów. Wacław, no on tutaj zostaje zamordowany przez ludzi swojego brata, jest konkurentem do władzy, prawda, brat Bolesław morduje swojego rodzonego brata Wacława, później ogłasza się go świętym. No wiadomo, te historie są dosyć mocno naciągane, ale jakby tutaj nie rozpatrujemy teraz warstwy religijnej tych świętości, tych świętych, byśmy powiedzieli, tylko sam fakt dużego znaczenia posiadania przez młode państwo swojego własnego świętego, wokół którego buduje się taką religijną między innymi, ale też i polityczną tożsamość państwa. Kolejnym państwem, o którym musimy wspomnieć, które rychło Słowianie stworzą, będzie Ruś Kijowska. Ruś z kolei pochodzi od, władcy Rusi pochodzą od Wikingów, od jednego z jarlów wikińskich, Ruryka, który osiedla się na terenach Nowogrodczyzny, zostaje królem tego Nowogrodu, tworzy dosyć potężne państwo, rozwija to państwo. Z czasem zostanie przeniesiona stolica tego państwa z Nowego Grodu do Kijowa. Teraz to będzie nowa, rozleglejsza stolica. Państwo to ma rozliczne kontakty przede wszystkim z Bizancjum. I, co warte podkreślenia, w roku 988 kolejny władca z dynastii Ruryka, czyli z dynastii Rurykowiczów, Włodzimierz, przyjmuje chrześcijaństwo w obrządku greckim, czyli w obrządku
prawosławnym. Zresztą sam ten Włodzimierz, zwany Wielkim i słusznie, mając kłopoty w dojściu do władzy, walcząc ze swoim bratem, również będzie potrzebował pomocy Wikingów. Ta łączność tych Słowian, tych władców Słowian wschodnich z Wikingami jest bardzo, bardzo wyraźna, choć jakby sama ta tożsamość Normanów, ona gdzieś tam na tej Rusi nie przetrwa. Ich było zbyt mało, byli takim żywiołem zbyt, można powiedzieć, mało obecnym w tym życiu społecznym Rusi, ale pewne tradycje, pewne formy przetrwają. Warto o tym pamiętać, że właśnie władcy z dynastii Rurykowiczów, władcy tworzący państwo na Rusi, zwane później Rusią Kijowską, pochodzili od Wikingów. Sam Włodzimierz, pomimo że już jest kolejnym władcą i już jest taki, można powiedzieć, dosyć mało wikiński, mało normański, nie? No bo to już jest kolejne pokolenie tych Normanów, tych Waregów, bo tak ich tam nazywano, które urodziło się już dawno, dawno na terenach Rusi, no i poza pewnymi elementami tożsamości, no są w zasadzie Słowianami, o tak by można było to powiedzieć, to nazwać. Włodzimierz ucieka się tutaj do pomocy, do tej łączności z Wikingami, ucieka się do pomocy swoich jakichś tam normańskich, jeszcze dalekich krewnych, by odzyskać władzę w konflikcie z bratem. Zabija brata, jednoczy całe państwo i tworzy podwaliny potęgi Rusi Kijowskiej. Czyli ta państwowość słowiańska, która będzie się nam na tych terenach rozwijała, jak widzicie, ona nie zawsze ma rodzimy charakter. Bardzo często tych Słowian do kupy, właśnie tak przysłowiowej kupy, zbierają inni, zbierają lepiej zorganizowani, ale Słowianie nie są pozbawieni też i swojej drogi do państwowości. Takim przykładem może być właśnie państwo wielkomorawskie, czy państwo czeskie, czy państwo Polan, o którym będziemy też szerzej rozmawiać. Warto byście pamiętali, że do dnia dzisiejszego ten podział na tych Słowian zachodnich, południowych i wschodnich jest cały czas obecny. Języki są podobne, ale pewne założenia kulturowe, religijne, czyli te wersje chrześcijaństwa, tu już będą inne między tymi ludami, a w zasadzie tu Słowianie zachodni będą się mocno wyróżniać. Myślę, że to wystarczy już tego mojego oględzenia na temat słowiańszczyzny. Ja ze swojej strony bardzo zapraszam wszystkich zainteresowanych do tutaj zainteresowania się takiego mocniejszego, szczególnie religią Słowian, do szukania informacji. Ich jest niewiele, ale są, do jakiegoś takiego grzebania na temat tożsamości, na temat państwowości tych plemion, tych pierwszych organizmów państwowych. Są to niesamowicie ciekawe tematy w historii i owiane mrokami, tajemnicami mogą zainteresować. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia.